Co to jest język niemiecki? Niemiecki to jest coś, co ludzie inni nie umią. To jest język z innego kraju. Z Norwegii. To, co nie umie ktoś mówić. Który nikt nie wie z Polski. Język niemiecki to może być na przykład podobny do polskiego. Niemiecki to ten, który Polska nie wie. Po co ludzie się uczą języka obcego? Żeby wiedzieć, kto to jest. Żeby jak gdzieś pojedziemy na wakacje, to żebyśmy mogli mówić tak samo. Żeby porozumiewać się z innymi ludźmi z innego kraju. Żeby się wtapić w tłum. Ja tego, żeby się uczyć innego języka. Żeby można było porozumiewać się z ludźmi, którymi chcemy porozmawiać. Żeby wiedzieć ze wszystkich krajów, jakie są języki. Żeby wiedzieć, co mówią. Już zapomniałam. Na przykład, kiedy mówią coś nie do porozumienia. Jak chce się nauczyć tego języka. Trzeba, żeby chodzić, jak ktoś mieszka, jak chce ktoś iść do cioci na wakacje, a ktoś mieszka tam ciocia mieszka tam, to trzeba córka i wnuczka musi chodzić tam do szkoły, to musi się porozumiewać z ludźmi tam, dzieciami. Kto to jest Polak? To jest taki ktoś, który mówi po polsku. Taki ktoś, co mieszka w Polsce. Taki ktoś, że my go znamy. Taki ktoś, kto mieszka w Polsce i zawsze go rozumiemy. Taki ktoś, kto mieszka w Polsce i możemy do niego dzwonić. Takie dziecko, co mieszka w Polsce. Tacy, co my go rozumiemy. Tacy, coś, co zawsze można rozumiewać. Dobrze, a powiedzcie mi, a kto to w takim razie jest Niemiec? Niemiec, którego nie wiem, jak mówi. Co mówi? Taki ktoś, którego nie znamy. Taki ktoś, co mówi po innym języku. Na przykład ciocia, wujek albo kuzynka, bo ja mam tyle. To jest takie, co tego nie umiemy mówić. Ale wszystko nie wiemy, co on mówi zawsze. To kto to jest Niemiec w takim razie? Kto to jest Niemiec? Niemiec to jest taki ktoś, którego nie znamy. Który nic nie. Polscy nie wiedzą, co mówi. To jest taki ktoś, co my nie umiemy tego mówić. Niemiec jest prawie jak Polak też. Niemiec to jest nieznany człowiek. Niemiec to jest taki ktoś, którego nie umiemy się z nim porozumieć. Niemiec jest ktoś taki, który nie może się z nami porozumieć i. Ktoś, kto nas nie zna. Niemiec to jest taki ktoś, co mówi po niemiecku. Niemiec jest taki ktoś, co nie umie się z nami porozumiewać, chyba że będziemy się uczyć. Niemiec to jest taki ktoś, co nie umie po naszym języku. Niemiec to taki ktoś, który nie wie, co my mówimy, a my nie wiemy, co on mówi. Niemiec to jest taki człowiek, którego nigdy nie możemy się z nim porozumieć. Jak znamy Niemca, to możemy się z nim porozumiewać, a jak nie znamy Niemca, to nie. Jak on do nas mówi, to my tego nie rozumiemy, bo on mówi po innym języku. A co byście powiedzieli Niemcowi, jakbyście go spotkali? Powiedzieli bye bye. Bym powiedziała. Mój wujek był w Niemczech. Powiedziałem by. Idzie do was burza piorunami. Powiedziałabym hello. Powiedziałabym hello. Powiedziałabym
powiedziałaby bye bye everybody. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, powiedziałaby. Ale kogo nie znamy, to bym powiedziała bye bye. Jak nazywa się kraj, w którym mieszkają Niemcy? Niemiecki. To jest kraj niemiecki. I tam są góry. To jest kraj Niemców. To jest kraj, który nikt nie znał. Dobre. I nikt nie rozumiewał, co mówią dzieci i co by znały się przyjaźni. Że tam ciocia mieszka. Jak jest w Niemczech? Bo wszyscy wiemy, jak jest w Polsce, tak? A jak jest w Niemczech? Są góry i las. To jest taki kraj, co ktoś nie rozumie, to trzeba się uczyć, bo jak się tam jedzie, no to wtedy, nauczyć tego. A ja się porozumiewam z moją ciocią, jak do mnie ona przyjeżdża. Są tornada! Mój tata był w Niemczech. A jak tam jest? Nam nic nie opowiadał. Mój tata był w Niemczech. No i była taka pani, która mieszkała w Niemczech, którą tata nie znał. Umiecie coś powiedzieć po niemiecku? A czy warto uczyć się języków obcych? Warto się uczyć języków obcych? Tak, żeby porozumiewać się z innymi. Tak, żeby się wtapiać w tłum. Warto. Oj, wszyscy mnie przytulają. Dziękuję bardzo. Oj, jak przytulaśni. Dobra, a teraz na 3-4 wszyscy ze mnie schodzą. 3-4. Dziękuję.